finished. No, I think we're just getting started. Dobra, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Halo Combat Evolved Anniversary. Gdzie lecimy dalej? Z naszym mordem. O, świetnie. Ci goście. Shut the fuck up, yo. Że ma jakieś dziwne lasery. Te za wiele nagi na mnie zabierają, ale pewnie są bólem dla nas. Jakbyśmy nie mieli pancerza. Budowo? Okej. Okay. Kyle B. Ciekawe, czym się uda ich tu ograć. Załatwimy tego ze strzelbą. Przeładujmy sobie. Daliśmy te 5 naboi. Bawcie. Ja idę dalej. Nie tędy. Haha. Dobra. O, świetnie, skasowali swoje szkodniki. Dobra, przeładujmy sobie na spokojnie. No, dzięki za amunicję. Jezus Maja, ile was tam? Musimy trochę poczekać, aż mu się energia zygnuje. Nie będę szarżować bez energii pełnej. Dobra. Idziemy dalej. A tu nic. Shit. Serio? Oh, come on. O, overshield. To się może przydać nam akurat teraz. Tylko jak mam tam się dostać? A, tu były drzwi, okej. Okay. A tak. Taka śmieszna sprawa, że... Plasma... Rifle nie wymiar latarka. Taka śmieszna sztuka jedna. A. Szejci nie żyją. Możliwe, że tam są hunterzy. Czy jest przejście? Oczywiście, że nie ma przejścia. Ale jest apteczka. To. Jeden plus. Dobra. Co, pójdziemy tu? Inżynieryjne. O, idziemy teraz do engineeringu. Run away. Engine room located. We're here. Alert. The monitor has disabled all command access. We can't restart the countdown. The only remaining option is to detonate the ship's fusion reactors. That should do enough damage to destroy Halo. Don't worry, I have access to all of the reactor schematics and procedures. I'll walk you through it. First, we need to pull back the exhaust couplings. That will expose a shaft that leads to the primary fusion drive core.
Dobra, tylko nam teraz tutaj będą przeszkadzać trochę. Fuck! Uff! Nawet. Myślałem, że gorzej upadnę, ale dobra. Jak się tam teraz zostawało? A, tam jakoś chyba. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić! Wow. Bang, 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 bang. Ja mówię, jestem bardziej cenniejszy od ciebie. Zombiaku. Pocisk załadowany. Chyba, że jeszcze inaczej tam można było iść. Dobra. O was nie lubię. Czemu stawiasz opór zdobywcą? O was nie lubię! Proste. Jeszcze któryś? Zabijmy te małe. A kiedy co do mnie nimi zaatakował? Umiał. Dobra. Good. Step one complete. We have a straight shot into the fusion reactor. We need a catalyst explosion to destabilize the magnetic containment. Dobra, ale. Use an explosive. I recommend a grenade or rocket. No. If you run out of explosives, there is an armory station located near the end of the event. Co do? Ksajo. What the fuck? Nie zajczyło? Oh, come on. Teraz tu nie wskoczę? Spadaj ode mnie. Chęci bym znalazł... What the fuck? O Jezu, teraz tu? Ciekawe. Engine room located. We're here. Jakoś nie kojarzę, żeby były to trudności z granatami. We can't restart the countdown. The only remaining option is to detonate the ship's fusion reactors. That should do enough damage to destroy Halo. Don't worry, I have access to all of the reactor schematics and procedures. I'll walk you through it. First, we need to pull back the exhaust couplings. That will expose a shaft that leads to the primary fusion drive core. Good. Well, step one complete. We have a straight shot into the fusion reactor. We need a catalyst explosion. Dobra, przynajmniej jedno zniszczyliśmy. Surrounding the fusion cell. Okay. Use an explosive. I recommend a grenade or rocket. If you run out of explosives. No, psejo, granat tam nie wyciął. Fucking. Shut the fuck up tutaj. Ale włoskie, ja was nago. Dobra, ja muszę znaleźć tą całą zbrojownię. Coś mi się właśnie nie zgadza z tymi. Całym chłodzeniem, żeby był jakiś problem w rzuceniu granatu tam. Leży? Dobra. Gdzie jest ta cała zbrojownia niby? Mam tutaj się wrócić? Inżyniera? Zbrojownia. Wow. W sumie to czekajcie. A w sumie wysadzać te, więc... O, weźmy bazookę. 8 pocisków, bardzo dobrze. What the? Świetnie, niewidziany skurczybyk. Kolejny. What the? Okay. Że niby on był szybszy ode mnie, jasno.
A jeszcze tego nie spodziewali, widzianego z kurczebyka. Czy się tego spodziewałeś? A, ty raz już niby zgoniłeś, że nie naliczę punktów? Nie, naliczę. Może teraz jest coś popsute. Dobra, idziemy. Ale masz amunicję, mam bazookę na wypadek. To było szybkie. Juchy, Master Chief. Come on. Może jest inne przejście. Tamto macha szczebą. Dawaj mi tą szczebę. Bla bla bla, cokolwiek nie powiesz, to nie jest żadna misja na czas. Na razie. O, to będzie the best. Come on. Co ty przetrwałeś, to jest strzał. No. Świetnie, coś mnie blokuje tu. No. Czemu nie skaczesz? Kiedy klikam skok, masz skoczyć, a nie masz trudności z chodzeniem. Siadę. Ale najpierw tego załatwmy. No. Nagle ty masz trudności ze skokiem. No. Dobra. No i... Chief, co ci niby tam blokuje? Powiedz mi. Te całe gówna. No i ten się skok nie udał. Świetnie, teraz nie mogę powtórzyć tego skoku. God damn it. Ciekawe, czy po drugiej stronie było przejście łatwiejsze. Się przekonać, czy było łatwiejsze przejście, czy nie. Spaduwa. 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 Co chwilę coś tam gada. Tam jest przejście chyba. To jest. Bo tu. Shit. O, dobrze, że ogień tak nie boi. Dobra. Kuźwa. Keep it up. Only one more fusion reactor to go. Chciałbym. Tylko... A, fuck. Shit. Spad? Dobrze, że tu jest masa apteczek. Muszę uważać na te ślepe strzały. Naprzód!
Yeah. Pięknie! Okej, muzyka przeładowana. Biegiem, czy... Bo to zostaje najgorsza część. Teraz tu. Come on. Dobra. That did it. The engine's gone critical. Based on the current rate of decay, we should have 15 minutes to get off the ship. Don't have much time. We should move outside and signal for evac. Accessing schematics. There's a service lift at the top of the engine. It leads to a class 7 service corridor that runs along the ship's dorsal structure. Hurry! Dobra, to mi wskaż miejsce, gdzie mam iść. Shit. Uhu. Tu tam. Z jakich to krawi Z? No, Z można przybliżyć, tylko nie wie, to dają. Bo nie można wyłączyć przybliżenia wtedy. Ty co tak stoisz biednie? Bez rączki jednej. Tak go pobijmy. Pobijemy, tylko zastrzelimy. Naprzód. Shit. Uff, zdążyliśmy. Nie dostać obrażeń. God damn it. Oh shit. 6 minutes before the fusion drive detonates. 6 minutes? We need to evac now. Fuck! The explosion will generate a temperature of 100 degrees. Wiem, że potrzebuję pojazdu, bo mamy 2 km jazdy. Tego punktu. Shit. No, skręcaj. Uff. Zjechałem coś. Nie przewracaj się. Dobra, zjechane. Dajesz. Jedź tym czymś, Master Chief. Jest jak pod górkę. Znowu coś zjechałem. Pieprzone bociki. Dobrze. Samochód daje niby pancerz, ale coś tu nie działa.
Nieważne. Fuck, nie przewracaj się! Shit! Zapomniałem, że... na jednej drodze... A, shit. Cofaj! Jedź! Aaa! Ciśnijmy tym naszym pojazdem. Fuck. Jedź. O, oh, shit. Ups. Soki, panowie. Nie chciałem nie chciałem wam przeszkadzać. O. To samochód ledwo jedzie przy takich manewrach. To jest pieprzona wieżyczka. Jep. No. What the fuck? Request extraction now on the double. Affirmative, Cortana. Full hammer inbound. Jazda. Wait, stop. This is where Fauxhammer is coming to pick us up. Hold position here. Oh, yeah. Cortana to Echo 419. Two Covenant Banshees are approaching on your six. Evade. Say again, evade. I'm hit. Mayday. Mayday. Echo 419. She's gone. Widzieliście? Banshee nie miała pilotu. Ship's inventory shows one longsword fighter is still docked in launch bay 7. If we move now, we can make it. Mogę wcześniej w sumie ruszać też. Pominąć tę scenkę, bo teraz mam mało czasu. Świetnie! I fabryka dała. A mówiłem Army, nie inwestować w pojazdy o napędzie diesel! Wsunąć dupę. Maksymalna prędkość, bo cię pogrzało, ledwo to jedzie. Yeah. Dobra. Ginąć. O, tu musi uważać. Łatwo może się zatkać. O. Biegnę. Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie będę mohałem! Shit! Chyba ta bazooka była przesadą. Przesada to była! Oh yeah! Wąchajcie mój napęd atomowy. Czy jaki tam? Shut them down, we'll need them later.
Fancy a look? O, wow. Ubezpieczycie tego niepokoju. Did anyone else make it? Scanning. Just dust and echoes. We're all that's left. We did what we had to do for Earth. An entire Covenant armada obliterated and the flood. We had no choice. Halo. It's finished. No. I think we're just getting started. Wow, nie było słuchać innego dźwięku, jak on zdejmuje ten hełm. Jak takie właśnie... Ale było słuchać jakie... I tak oto kończyliśmy pierwsze Halo! Niestety końcówka... Jest trochę trudna. Pamiętam, że chyba przechodziłem na poziomie łatwym kiedyś, oryginalne. Ale takich problemów nie było z granatami i tak dalej. No ale tak oto kończyliśmy. Narodziny Spartanina. Przepaść. Przed i po. A. Żółto dziób. No tak, bo... Widzę, że tutaj jest taka zasada, że jak przejdziemy grę na normalnym, to też odblokujemy za to, że odblokowujemy poprzedni poziomy trudności. Czyli jakbym grał na Herosie, czyli na trudnym, to bym miał osiągnięcie za przejście gry na normalnym i łatwym. Coś takiego. Dobra. Tak oto kończyliśmy pierwszą część Halo. Co mogę powiedzieć o tym Anniversary? No graficznie jest wszystko ok, tak? Co prawda, jak się pojawia Vlad, to coś mi się wydaje, że oni, że 343 coś spieprzyło z nimi. Nie kojarzę, żeby były takie chamskie momenty, że robi wielki skok, ty się odsuwasz, a trochę się odsuwasz od niego i gra zalicza, że dostałeś obrażenia w jego ciosów wręcz. W oryginale tak nie było. W sumie trochę mieli inną animację ataku. To chyba bardziej zamach robi, że tak wyskakują i dłonią machnęli, coś w tym rodzaju, a tam były momenty, że oni po prostu mieli rękę do przodu i takie, wiecie, jakby chciał wbić się. No dobra, tak oto kończyliśmy Halo Combat Evolved. Za nami teraz będziemy sobie grali w Halo 2 Anniversary. Będziemy... Dość dużo jest nowych zmianek w porównaniu do Halo Combat Evolved i Halo Reach. Znaczy, patrząc na to, jak powstawały gry, to Halo Reach jest ostatnią grą Bungie. Czyli oni zrobili jedynkę, dwójkę, trójkę, ODST i Reach. Halo 4 to już jest 343 robota. Ale dobra, to byłoby na tyle. Żegnam się tutaj z wami. I widzimy się w kolejnej serii, jaka będzie z Halo 2. Tu zapewne zacznę przynajmniej pierwsze albo dwa odcinki. Także więc trzymajcie się. Na razie. Cześć!